mieszkańcy słuchają i oglądają TVS, także jest to ważne dla nich. No, odnajdują też te śląskie tradycje, ale nie tylko, bo TVS jest postrzegany jako takie ważne źródło informacji na mapie właśnie mediów regionalnych, więc jeżeli ktoś żyje regionem, chce wiedzieć, co się dzieje tu na miejscu albo u sąsiada, czyli w mieście obok, w Katowicach albo tutaj w naszych miastach metropolii, no to patrzy na TVS, ogląda TVS i myślę, że to jest taka poszerzająca się grupa odbiorców. Więc życzę telewizji oczywiście z okazji 15-lecia jak najlepszych wyników, satysfakcji, no i jakby dalszych celów, stawiania sobie nowych celów i ich realizowania. Także trzymam kciuki, więc myślę, że będzie bardzo dobrze. Cała działalność TVS, czyli i telewizji, i radia, to jest bardzo ważna misja, która jest realizowana. Myślę, że to przede wszystkim misja informacyjna, rzetelne, bardzo potrzebne nam dzisiaj dziennikarstwo, celne informacje, a przede wszystkim te, którym można wierzyć do końca. Ale to również, myślę, ten element rozrywkowy, bo to też nasza tożsamość i to, co jest bardzo ważne dla naszej tradycji i dla naszych mieszkańców. Współpraca miasta Zabrza z TVS układa się doskonale. Myślę, że nie ma imprezy w mieście Zabrzu, przy której nie myślelibyśmy o tym, żeby tą współpracę podtrzymywać i dalej rozwijać. My jesteśmy pod wrażeniem, praktycznie obchodzimy stulecie Katowickiej Izby Rzemieślniczej. Jesteśmy pod wrażeniem, dlatego że my doceniamy to, jak ciężko w ogóle trzeba zapracować, żeby na tym rynku istnieć. Rok, dwa, pięć, dziesięć, a to już jest 15 lat. Ale to jest dla nas satysfakcjonujące również pod tym względem, że wielu rzemieślników ogląda telewizję Silesię. My jesteśmy bardzo związani z telewizją Silesią. Każdego roku, kiedy robimy galę, największą galę w Polsce, zawsze korzystamy z usług telewizji Silesia i w tym roku też tak będzie. 26 maja telewizja Silesia zostanie uhonorowana przez nas na specjalnej gali i cieszymy się, że możemy to zrobić. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że jesteśmy dumni, że jesteśmy tu na Śląsku i korzystamy z usług telewizji Silesia i wydaje mi się, że telewizja Silesia jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa i myślę, że przez te wiele dobrych kolejnych lat będzie funkcjonowała.